Środa, 32 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł pisze do Tytusa, żeby przypominał wszystkim o tym, jak chrześcijanin powinien zachować się wobec władzy. I zaskakuje nas to, co czytamy. Powinien się podporządkować zwierzchnim władzom, słuchać ich, okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu, nikogo nie leczyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Czy to się wszystko odnosi do władzy, czy tylko kwestia posłuszeństwa? Widzimy, jakie jest niesamowite nastawienie chrześcijanina, że chrześcijanin tak naprawdę nie wchodzi w jakiś spór, czy nie wchodzi w konflikt, nie wchodzi na zderzak z tymi, którzy po prostu są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w kraju. Ciekawe jest to, że Tytus w ogóle, czy Paweł, nie zwraca uwagi na to, zmieńmy rządy Cesarstwa Rzymskiego, ich prawa są przeciwne naszym chrześcijańskim prawom. Nie, bardziej tam jest takie przekonanie, okej, władze trzeba się podporządkować, natomiast my mamy robić swoje, głosić Ewangelię. To jest o tyle ważne, że my nieraz myślimy, że jak zmienimy władzę, to będzie lepiej, albo jak będą przepisy takie czy inne, to będzie lepiej. Nie, władzę trzeba słuchać, chyba że ona jest przeciwna naszej wierze, chyba że ona nam każe robić coś, co jest przeciwne naszej wierze, to wtedy to jest, wiadomo, trudno być jej posłuszny, trzeba być posłuszny Jezusowi, ale żeby też nie tracić energii na to, że ja po prostu idę na zderzak z władzą w sprawach, które nie są naprawdę chrześcijańskie. Oczywiście czasy się zmieniły, dzisiaj mamy demokrację, troszeczkę inny sposób rządzenia, ale warto naprawdę przemyśleć przynajmniej te słowa o łagodności, o nielżeniu, o panowaniu, też o posłuszeństwie, o tej sensie, czy takiej, czy innej władzy, że naprawdę, czy to dyrektor w szkole, czy policjant, czy wójt, czy sołtys, czy prezydent, czy premier, że jednak, czy minister jakiegoś, ma jednak swoją funkcję do spełnienia. Można dyskutować, można krytykować, można się nie zgadzać, ale jeśli jako chrześcijanie nie będziemy opanowani, nie będziemy łagodni, nie będziemy przede wszystkim kochać i szanować drugiego człowieka, to naprawdę, po co to nasze, czy na co to nasze chrześcijaństwo? Zwłaszcza, że psalmista mówi w znanym psalmie 23, że Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, i mówi też w ostatniej zwrotce: dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. Pójdą w ślad za mną, czyli w ślad za śladem idzie dobroć i łaska Boża, ale dosłownie można by przetłumaczyć: rada, będą mnie ścigać. To nie jest tak, że jakbym nawet uciekał to od nie wiadomo w jaką stronę, to dobroć i łaska będą mnie ścigać. To znaczy, nie ucieknę, w sensie, jakby Pan Bóg stara się, żeby zawsze w moim życiu spotkała mnie dobroć i spotkała mnie łaska. Więc skoro łaska i dobroć Boga mnie ścigają, to ja też powinienem jednak w stosunku do innych ludzi starać się o dobroć i o łaskę, bez względu na ich przekonania, bez względu na ich pozycję społeczną, mieć tę świadomość, że tak jak dobroć i Boża łaska mnie ściga, to żebym ja również ścigał łaską, a nie ścigał nienawiścią, chęcią zemsty, czy rządzą jakiegoś odwetu. Ewangelia mówi nam o wdzięczności. Jezus uzdrawia 10 trędowatych. Fakt, że każe im iść do kapłanów, żeby się oczyścili, więc poszli. Może tych 9 zrozumiało, że skoro to powiedział, zostałem oczyszczony, to w porządku. Ale przecież kto z nas, gdyby dostał tak wielki dar, nie pomyślałby sobie: no dobra, zrobiłem, co zrobiłem, ale przecież skoro dostałem tak wielką łaskę, to wrócę się podziękuję. Być wdzięczny. Bardzo często jesteśmy niewdzięczni wobec swoich rodziców, niewdzięczni wobec wychowawców, niewdzięczni wobec dziadków, niewdzięczni wobec władz, niewdzięczni wobec Kościoła. Jesteśmy niewdzięczni bardzo często. Jakby nie widzimy tego cudu, który otrzymujemy, tych łask, które otrzymujemy. Eucharystia jest dziękczynieniem. Każdego dnia staramy się dziękować za to, co mamy, ale naprawdę postarajmy się, na ile możemy, dzisiaj przynajmniej być wdzięczni. Dzisiaj w Święto Niepodległości podziękować za to, że jesteśmy wolni. Za to, że historia, że ten czas, że Bóg oczyścił nas z trądu zaborów, z trądu zniewolenia, że możemy żyć w kraju, w którym jesteśmy wolni. Bądźmy dzisiaj za to wdzięczni Panu Bogu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.